Dzień dobry, Shalom i ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem Znajomy Króliczka i mamy niezwykłą przyjemność zaprosić was na kolejny cotygodniowy przegląd Discorda Znajomi Znajomego. Zanim zaczniemy nasz cotygodniowy przegląd Discorda, chciałbym na wstępie rozwiać plotki, które krążą, mianowicie jakoby cotygodniowy przegląd Discorda nie był co tydzień, jakby nie był co 7 dni, jakby się zdarzało, że Zając jest leniwą, syndykalistyczną bulwą i nie robi dokładnie co 7 dni, czasami jest więcej tych dni odstępu. Otóż chciałbym rozwiać te wszystkie plotki, te wszystkie spekulacje, te wszystkie dyskusje na ten temat i jednoznacznie podkreślić, że cotygodniowy przegląd Discorda jest dokładnie co tydzień, czyli co 7 dni zajęczych, ni mniej, ni więcej, tak jak sama nazwa mówi. Myślę, że możemy zrobić klasyczny przegląd Discorda, mianowicie na wstępie sobie trochę pogadamy o tym, co się dzieje na Discordzie, potem przegląd znajomych memów, znajomych klipów i zakończymy dawką zwykłych memów, których troszeczkę się rozbierało, bo ten tydzień mógł się dłużyć, tak troszeczkę bardziej się dłużyć ten tydzień od poprzedniego przeglądu Discorda, że sporo mamy do nadrobienia. Ogólnych ogłoszeń, które pojawiły się na Discordzie, to mamy trochę nowych emotków. Widzę, że piękna nowa naklejeczka się w międzyczasie gdzieś pojawiła. Heymel wraz z ekipą wypuścili kolejnego admina Dacjana, się postarali, więc jak ktoś nie oglądał, to polecam, a jak ktoś nie kojarzy, to admin Dacjan to jest animowana historia z życia jednego z naszych adminów Dacjana, polecam. Zając z okazji swojego krótkiego wakacyjnego wyjazdu stawił Sweetfocie na Discordzie. Nowe Uber amebki zostały rozdane dla Heymela, Herbatki i Sugar Daddy. Przypominam, że Uber amebka to jest ranga praktycznie najwyższa na Discordzie, przyznawana co miesiąc za wybitną działalność na rzecz Discorda, za najlepsze znajome klipy, znajome memiki, za filmiki oraz za znajome screeny. Ten tydzień tak bardzo się dłużył, że Dacjan aż machnął kolejny swój mini-evencik, dobrze przygotowany i rozplanowany, który już się zdążył zakończyć, bo widzicie, jak ten tydzień się dłużył, tyle rzeczy się w międzyczasie działo, prawda? Prawda? Zając coś tam pisał o przeglądzie Discorda, po czym nieznacznie sfałszował wyniki. Mamy 69 reakcji do 191. Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. Ja rączki mam tutaj, to był ten przebrzydły syndykalista Zając. Ja oczywiście jestem Znajomy Króliczka, jakby nie było. Ten tydzień dłużył się tak bardzo, aż Dacjan po raz kolejny przyznał Uber amebki na Discordzie. I nasza sekcja agitacyjno-propagandowa zaczęła dumnie działać. Niestety nie wszyscy dokładnie zrozumieli nasze rozkazy i zamiast dwóch zetek pojawiły się na pewnych formacjach wojskowych jedne zetki, ale spokojnie sprostujemy to. Nie no, dobra, żarcik nieśmieszny, przepraszam. Natomiast z pozostałych rzeczy, z takiego życia Discorda, można powiedzieć, to częściowo uruchomiliśmy z powrotem nasz klan w War Thunderze Waffenameba, no bo dużo teraz ludzi gra podczas tego maratonu w War Thunderze, to razem sobie siedzimy, farmimy te gwiazdki, gdzieś tam jest nowy system klanowy, który teraz jest bardziej przyjazny dla takich amebek, gdzie my, więc tam gdzieś też plodujemy zagrać, więc jak ktoś jest w Waffie na mebie albo chce dołączyć, to zapraszamy, zawsze więcej żbiczków do Total Intrigu. Na dniach też ma wystartować CK3 RP, nasz autorski pomysł, coś podobnego jak wymyśliliśmy do Europki Roleplay, tak samo w CK3 teraz próbujemy, zobaczymy, czy to będzie działać. Jestem, na początku byłem sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, żeby grać roleplay w CK3 na multi, ale wiele żbiczków chciało, więc spróbujemy. Europka okazała się dużym sukcesem, jeżeli chodzi o ten roleplay. To będziemy testowali. To jeszcze nagrywałem przed pierwszą sesją, jeżeli chodzi o CK3. Powiem wam, że jestem leciutko podjarany, jeżeli chodzi o ten nasz kolejny projekt. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, bo CK3 ma ogromny potencjał, ale wszystko zależy od tego, czy gracze będą ogarnięci. W sekcji dla patronów i Twitch subskryberów doszły małe zmiany kosmetyczne, mianowicie wprowadziliśmy więcej wystroju z ostatnich godzin życia Adolfa Malarza pokojowego, mianowicie pojawiła się szafa Adiego, pojawiła się kuchnia Adiego oraz został rozbudowany bunkier Adiego. Wszystkim użytkownikom tych kanałów głosowych życzymy miłego korzystania. Nasz serwer spotkał również wielkie szczęście, mianowicie w naszym głagu zadomowił się niejako Gollum. Jesteśmy bardzo zaszczyceni móc gościć tak znakomitą postać w naszym gułagu. On już tam przysiaduje od dłuższego czasu, sobie wędruje, zwiedza tą lokację. Jak ktoś ze niegrzecznych żbiczków trafi do gułagu, to go podgryza. Także jesteśmy dumni, że możemy taką ważną osobistość gościć w naszym
w naszych progach gułagowych. A i przegląd Discorda był, chciałem powiedzieć, tak dawno temu. Tak długo trwał ten tydzień od poprzedniego przeglądu Discorda, że wybuchła to wojna na Ukrainie, nie? Wcześniej chyba nie było przeglądu. I zrobiliśmy specjalny kanał dla wszystkich ekspertów, którzy się zjeżdżają ze wszystkich stron świata i ze wszystkich stron polityczno-geopolitycznych do komentowania bieżących wydarzeń, tego co się dzieje za wschodnią granicą. Na początku to się nazywał Rosja kontra... Kanał się nazywał Rosja kontra Ukraina. Ale potem zaczęły dziać się dymy w Kosowie, w Serbii, potem na tym Tajwanie i tak profilaktycznie, roboczo nazwaliśmy to WW3, jakby ten konflikt miał się rozszerzyć i w ogóle jesteśmy już przygotowani. Także jak ktoś jest ekspertem i chce dorzucić swoje dwa grosze o tym, co dzieje się za wschodnią granicą, albo w ogóle w geopolityce, to polecamy. Także to tyle, jeżeli z takich ważniejszych ogłoszeń i zmian na Discordzie i z życia Discorda, to było na tyle. Teraz zapraszam na prawidłowy przegląd memików i klipów. Nie pamiętam, gdzie ostatnio kończyliśmy z przeglądem tych memów i jak daleko bym musiał się cofnąć. Także wybierzemy dzisiaj tylko to najlepsze z przestrzeni tygodnia od poprzedniego przeglądu Discorda, tylko takiego dłuższego. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Tydzień to tydzień, ale jest tydzień też zajęty, tak? Proszę się nie czepiać, staram się. Jeżeli ktoś nie potrafi rozróżnić różnicy pomiędzy HQ a HQ, nie może się nazwać prawdziwym graczem Hearts of Iron. Czy ja wiem? Czy to nawet nie jest on? Taki zając na The New Orderze, rzucający atomówkami na prawo i lewo we wszystkich wrogów Bebiciego. Nawet podobny. Mewa, która ukradła ci bułkę, zobaczy, że zaczynasz celować do niej z wiatrówki. I tu się na chwilę zatrzymajmy, gdyż możemy tu zaobserwować bardzo ciekawe zjawisko. Bardzo ciekawe zjawisko w zachowaniu artystów i autorów memowych. Mianowicie, gdy pod wpływem silnego impulsu chcesz stworzyć genialnego mema, który od środka cię rozśmiesza. Jesteś w tak wielkim stresie, że musisz go jak najszybciej wrzucić. To kradniesz templatkę poprzedniego autora i nawet nie postarasz się, żeby do końca zamazać białym kolorem napisy, żeby zrobić równo, stylistycznie, po kolei, nie wiem, góra, dół, prawo, lewo, czcionka pisana. Tylko robisz to, wrzucasz, a i to tak śmieszy, każdy wie, o co chodzi. Każdy wie, o co chodzi. To jest właśnie siła memików prawdziwych. Ej, no nie było aż tak źle. Nie było aż tak źle. Ekonomia na The New Order została ogarnięta. Z tego, co się dowiedziałem w komentarzy, zatrzymaliśmy w idealnym momencie. W idealnym momencie zatrzymaliśmy. Tuż przed kryzysem naftowym, więc nasza włoska ekonomia była... A inflację to mieliśmy 5 razy mniejszą niż Polska obecnie. Postarałem się. W wakacje zabrałem żbiczków na ruiny niemieckiej fabryki benzyny syntetycznej. A co oni zrobili? Jedno miejsce, jeden moment streama zapamiętali, no, jak zając próbował ogarnąć ustawienia na szybko w telefonie. No, cóż wam mogę powiedzieć, no, kiedy chciałeś nagrać cotygodniowy przegląd Discorda, ale od ostatniego przeglądu minęło tylko 253 dni, więc musisz poczekać jeszcze do końca tygodnia. Jakiś czas temu pojawił się ten taki zapowiedź przeglądu Discorda, można tak powiedzieć, gdy chciałem go nagrać, ale policzyłem dni i okazało się, że jeszcze nie minął tydzień. Dlatego musieliśmy jeszcze trochę poczekać. No musieliśmy jeszcze troszeczkę poczekać. Jak to zobaczyłem, to przez chwilę musiałem się zastanowić, o co chodzi. Z Bruder Kiga, pamiętacie? Ta arabska prowincja, która w środku naszych Prus żyła przez chwilę. I ten biedny Prusek z Arabami za oknem. Żbiki zastanawiający się, jak jakiś inny żbik się nazywa. Dobra, nie wolno śmiać się ze żbiczków, tak? Żbiczki to prawidłowe mordeczki. Zając rozpruwać bezpiecznie odkładające nóż do rządowego pojemnika na noże. Londyn 1888. Kiedy emotka staje się podstawą? Filarem? Dobrego memika? A, z ważnych wydarzeń. Pyra otworzył własną restaurację. Nazywa się Szybka Pyra. Jak ktoś nie był, to polecam. Z kodem zając macie 90% zniżki. Znajdź różnicę. Ej, kiedyś musimy zrobić sobie serię naszą własną z tego Bomber Crew, gdzie latasz i niemieckim Dornierem i bombardujesz Londyn. Musimy kiedyś w to zagrać. Kiedy przegląd uszaty i ten dzban w kamerku w uszance. Jezu, tam jest jeszcze stare mieszkanie w tle i ta flaga Kriegsmarine na telewizorze. To były czasy. Ostatnio, zwłaszcza na sztabie patronów, często zdarza się rozbudowana i wielowątkowa debata na temat różnych marek samochodowych.
Wtedy niektóre żbiczki zakopują się głębiej w bunkrze, aby nie być świadkiem tej wojny. Kiedy odblokowałeś 1000 kebabów i odblokowałeś nowego skina. Dla niewtajemniczonych to jest nasz moderator discordowy Alien, który porzucił karierę aktora w tureckich serialach na rzecz Hearts of Iron i naszego Discorda, także szanujemy i z całego serduszka dziękujemy, że turecki aktor dołączył do zaszczytnego grona syndykalistycznych spaczonych żbiczków. No ale była seria Bebicim na The New Orderze i tak przymulała, że ludzie zaczęli liczyć, gdzie jest większa inflacja, no tu czy w Polsce, w sensie we Włoszech Bebiciowych czy w Polsce. A właśnie, bo były wielkie derby północy, był wielki multik, 1-1 w Chojcu graliśmy, znaczy to jest pierwsza część, jeszcze dwie części pozostały. I chciałbym z wielką przyjemnością i radością powiedzieć wam, że zając to spocony esportowy gracz Hoja, pierwszą rundę wygraliśmy w wojnie japońsko-chińskiej. Może jeszcze jest powtóreczka na Twitchu, jak ktoś nie oglądał, to polecam. Jezus, jakie tam było spocenie, jakie tam były wojny. Pierwszy etap wielkich derbów północy wygraliśmy. Przed nami jeszcze dwa pojedynki: Rosja kontra Niemcy i potem zmiana stron oraz Japonia kontra USA na Pacyfiku i też zmiana stron. Także to będzie przed nami, oczekujcie kolejnych wielkich multików spoconych, chojowych. Kiedy masz kilka milionów manpowera jako Chiny na tym 1,5% czy 2,5% poborze, ale wrzucisz totalną mobilizację, która daje ci minus 3 manpowera i z ten milion spada ci do zera. To wiesz, że tym kimś musi być zając. Tak, wyzerowałem manpower na Chinach. I tak walczyłem. Kiedy memy z GTA 5, to jest moja postać z GTA 5, zaczyna się łączyć z twoją postacią z CK3 i zmienia się w tygodniowy pobyt w Choroszczy. Myślę, że tym możemy zakończyć przegląd znajomych memików. Udajmy się na znajome klipy. Tak się zastanawiałem, jak dobrze to zrobić, żeby obecna kamerka, halo, tu jest zając, żeby obecna kamerka nie nakładała się kamerką z klipów z Discorda, w sensie z Twitcha. I chyba jest w porządku, tylko musicie pamiętać, że to jest prawdziwy zając obecny, a to jest ten z klipa. A to jest klip, gdzie zając, jak prawdziwa 60, takie kółko to chyba mają, wiesz co? Pierdziela makowca na szpaka, zobaczcie, jak go pięknie zgłaszaliśmy. Szpecza zgłosiliśmy na Twitchu oficjalnie i to poszło. I Szpeku będzie dojechany za zbrodnię przeciwko żbiczkom i przeciwko zającowi, rozumiesz? Możemy mieć jeszcze najlepszy oddział w tej grze. Z zającem i żbiczkami się nie zadziera. O, poszedł raport. Rozumiesz, poszło. Jaki zadowolony! Zobaczcie to, jaki zadowolony. Też mi tak mówiła. Ale bydle, o kurwa, ale bydle osmańskie, pu. No, też się jaram nowym DLC-kiem, znaczy DLC-kiem. To będzie darmowy update do Age of Empires. Nie tak jak Paradys, wszystko w DLC-kach. Trzeba czekać rok na jakieś beznadziejne, zbagowane, eksploitowane mechaniczki. Tu patrzcie, jakie bydle i to jeszcze darmowe. A żeby nie było, to przeglądy Discorda są nawet częściej niż co tydzień, zając czasami na streamach robi profesjonalny przegląd Discorda. Z tego dnia przegląd Discorda. Dzień dobry, shalom, a wy, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z nami Króliczka, a to jest cotygodniowy przegląd Discorda, bo właśnie mija tydzień od poprzedniego cotygodniowego Discorda, przeglądu z Discorda. Zaczniemy od przeglądu rank Arpaczy. Arpacza posiada wiele rang, widzę, że nawet ma gifowanych. Tak było. Nie pamiętam, z którego to jest momentu, ale patrząc na te reakcje i na spoconego zająca w uszance, wtedy było z 39 stopni na dworze, i psycha sitting, boję się to odpalać, ale odpalam to na waszą odpowiedzialność. A ja skąd pożyczyłeś te 300? Volksturm partyzantki, Welwor! W którym parcie? W porządnej Francji. Aaaa! Niszczyć, no debil. No debil. Dobra, ale tak dla niewtajemniczony graliśmy multika w 4 osoby na rzeszy, tam był własny scenariusz, Enzik Zeszy. Ja 20 dywizjami Volksturmu w Chinach pokonałem zaawansowaną, profesjonalną armię Włoch. Tak było. No i powiedzcie, że zając nie jest spocuchem. No, chcę to usłyszeć, jaki spocony zajączek jest. Stalin do oficerów sowieckich?
fotela. Czy cię widzę? Nie, Oskarku, cię nie widzę. Jeszcze raz mnie zapytasz, czy cię widzę? To sprawia, że cię nie będę widział. No tak, no Stalin do oficerów sowieckich. Pamiętam to jak dziś. Spalili rampę. Spalili rampę. Ale ja ich kieruję, nie? Ja tam zawsze otwieram tabelę. No, bo oni nie dają rady. Dzięki nowemu DLC-kowi do Hoja wszyscy dowiedzieliśmy się, jak wygląda papuga. Tu macie jakiś dziób, tu jest dziób. O, tu jest ewidentnie dziób. Dziób. To jest znajomy malarza. Że innym kolorem. Ale też tak skończył. Co jak nie dostał się na ASP. On patrzy w tę stronę, on patrzy tutaj. Znaczy skończyłby tak, jakby miał painta, nie? Ale nie miał painta, więc poszedł w politykę. Ale jakby miał painta, to by tak kończył po ASP. I tu jest cyk, 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 tu są jakieś piórka. Teraz też widzicie papugę, nie? To jest papuga. To jest papuga. To jest bebiciowa papuga, rozumiesz? Bebiciowa papuga, rozumiesz? O to chodzi. No i tak właśnie jest. Kiedy grasz multika RP, a jakieś żbiki nawiedzają się w twoim własnym domu. Rozumiecie? Ja sobie gram tutaj multika roleplayowego w Europku. No. Słyszycie? Ja tu pocę Europkę, tak? Słyszycie, ja pocę Europkę, a oni mi piekarnik dewastują. Kiedy ja pocę Europkę, roleplayuję Europkę, oni mi... No nie da się w takich warunkach roleplayować. Dobra, bo tych klipów są chore ilości, a ja pamiętam, na co my skończyliśmy tydzień temu, bo przypominam, poprzedni przegląd Discorda był tydzień temu, więc przejdziemy teraz do ostatniej fazy przeglądu Discorda, czyli zwykłe memiki. No i pierwsze co wchodzę. Nie no, The Boys to fajny serial, bardzo fajny. Kiedy opowiesz rasistowski kawał i cały dom starców się śmieje. Piguła w szkole po tym jak herbata miętowa, altacet i woda utleniona nie pomogły na otwarcie złamanie nogi. No ja nie wiem co ja mam z tą zrobić. Jezus, pielęgniarka w szkole. Z którego roku jest ten mem? Z lat 80? Dealer, to dobry towar, słaby i sprawdzony towar. Gandalf, nareszcie wstałeś, Hagrid. Płyniemy do Aslana na pokładzie Kaer Morhen. I ten Palpatine. Panie Palpatine, nie! Jeśli boisz się pyskować do Meratora grupy, to już jesteś niewolnikiem. Grzegorz Braun, wielka osobistość. Kiedy ktoś się pyta, co się stało, ale nic się nie stało, po prostu masz taką twarz, nic nie poradzi. Ej, to jest akurat smutne, bo ludzie się mnie często o to pytają. To się nie dlatego, że mam wodogłowie, tylko dlatego, że mam smutny wyraz twarzy w większości. Nie mogę z tego ptaszełka. A czy ja tu widzę Dudeła? Dudeła tu widać. Jednego superbohatera, który może pokonać Kapitana Amerykę. Zaczekam, Kapitan Wietnam. Ojej, ci biedny kocioł. Liceum, technikum, śmiałem się z zawodówki. I to liceum. Boże, jakie to jest prawdziwe! O Jezus, tak było. Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Łąka W. W ogóle nie jest ta scena mi się włączyła, nikt nic nie mówi. Kiedy walczysz z głodem w Afryce, namawiając lwa do zjedzenia głodnych dzieci. No łatwo, problem solved. Kiedy rozebrałeś się u pani prostytutki i teraz patrzysz, jak ona walczy z myślami, czy warto tak nisko upaść za 200 zł. Podoba mi się stwierdzenie u pani prostytutki. Jezu. Netflix zabrania używania słowa aktorzy na planie. Sam wiesz, kto ukradł mi rower. Jezus, jakie to dobre. Kiedy po egzaminie wszyscy wykłócają się pomiędzy wynikiem minus 5 i 2, a tobie wyszło 1920. Jezus, jakie to prawdziwe. Piękne są takie memy prawdziwe i śmieszne. Pies poświęca się, żeby ochronić dom przed LGBT. Biedny pio, Jezus, biedny piesołek, szariczek leży. Ujejciu. Ty jakiś kubraczek ma, co to jest? No i po co mu to się dusi w tym, nie może oddychać? Pan Makłowicz wyżej. Adept wiedźmińskiej szkoły kota oczekujący na podanie próby traw. Panie Makłowiczu, daj pan spróbować.
szybciej mamę, bo pan już kasuje. Jezus, największa trauma z dzieciństwa. Kto tak nie miał? Kto tak nie miał? Niech pierwszy rzuci we mnie mlekiem, po które trzeba było szybko skoczyć, bo zapomniane zostało. To nieładnie cieszyć się z krzywdy umierających Rosjan. Jezus wszystko widzi. Tak, wszystko widzę, jest git. No jest git. Jezus. Dobra, nieśmieszne. Kobieta przeżyła trzęsienie ziemi, trzymając się biurka podczas pracy. Dzielna pani kobieta, pracująca w pracy. Trzymaj się tego biurka. Nie mogę. Czemu goferek bite śmietana? Akurat goferków nie lubię. Mati ze złotą algą z najlepszą katastrofą ekologiczną. Panie Mateuszu, opodatkuj pan te algi, same znikną. Kiedy próbowałeś wypowiedzieć nazwę Webla w Ikei i przywołałeś przedwiecznego. Ojej. Radziecki radiotelegrafista słuchający kolejną godzinę Pisma Świętego w języku polskim. Co do bliać mam. Jezus. Nie, dobra, starszy. Nie mogę tych memów przeglądać na odcinku, no nie da się. Wola Boga, ja zapomniałem o najważniejszym rzeczy podczas całego przeglądu Discorda. Zaraz to naprawimy. Jestem okrutny. Jestem okrutnikiem. Syndykalistycznym okrutnikiem, pamiętajcie. I myślę, że możemy zakończyć ten cotygodniowy przegląd Discorda wiadomością cieś od Goluma. Widzimy się, jak dobrze wszyscy wiecie, za tydzień.